Ciekawostka. Którego rowerem pojadę? To już nie będzie padać. Pokazuję do piątka, że takie 30% to na pewno nie będzie padać. Ale to padanie, wiesz. U nas tam nie jest tak, żeby... No, jutro chyba pojadę rowerem, bo to takie nie będzie już padać. No chyba, żeby padało z rana, jak wiesz. Jakby padało, to nie pojedziesz do domu. Ale wydaje mi się, że to już nie będzie padać w tym tygodniu. To już tylko jest zachmurzone, nic więcej. To oni jakieś karteczki powprowadzali i tak dalej. O, to on, ponoć, no. Tak, ale oni na tej komunii, jak oni u was organista na organach, a on na gitarze, jak się trzaskali, jak... Wiesz, ale a to dziecko śpiewało. Wszystko fajnie, jak takie jest, ale no, jakimiś tam takimi karteczkami, pierdołami, to sobie nie zdobędą sympatii u młodych. Ale to pierwszą komunię przygotował elegancko. Wszystko było tylko o tym. I, no i też szybko było. I, no i w ogóle fajnie było. Te dziecka śpiewały, bo oni tak, wiesz, widocznie on umie tak do tego. I oni się czaskali ten, na tych klawiszach, ten na gitarze, a te dziecka, ci mówię, jak szalone śpiewały.
To jest brat ojca Oli. Ty go znasz, nie? Brat ojca Oli? Ty go znasz, tego co grał tutaj, tego organisty. Bo on tu gra od dawna, od początku. Mówiłeś mi kiedyś, że ty go znasz. A teraz właśnie się dowiedziałam, że to jest brat ojca Oli. Brata ojca Oli. Ty nie znałeś go, bo wtedy to jeszcze o Oli nie było nic wiadomo, bo to jest na początku jeszcze w baraku i cały czas dawno. I tyś mi kiedyś właśnie mówił, że ty go znasz tego. Organistę tu. Że to oni są pierwsi do podnoszenia. Ostatnio 100 zł, jak mam ostatnio 100 zł. Oni są pierwsi do podnoszenia. Ale to jeszcze wszystko tak nie podrożało, nie? Te rowerze za 150 zł. Nie, chyba nie. Tyle chyba nie. Zobaczę, jutro będę wiedzieć. Gdzie jest tu nad poflaktysem? Dolegliwości po spożyczonym. Każdość
ciągły. Że za powinni go czasnąć, powinni taki mandat dać, żeby się zesłał. Ale mówili, że dzisiaj będą znowu dronami latać. Nie, no warto przedzać, ale nie na ciągłych, nie? No, też. Wykosicie miejsca parkingowego, bo już w krzaki tam jeżdżą, to od jutra mnie tu nie zobaczycie w robocie. Patrzę dzisiaj wykoszone. Chcę wyobrazić, ja patrzę, dzisiaj jest wykoszone moje miejsce parkingowe. Jeszcze Kuba do mnie przyszedł, jeszcze ci tam roundupem poleję, żeby ci nie rosło. Że po prostu już za chwilę coś mi się wyrwie z podwozia, bo takie chaszcze grube rosną, no nie? Dzisiaj wykosił. Gala w piątek, jutro ważenie, w czwartek ważenie, czyli jutro już tam się będzie coś działo. To są całe rytuały zanim do tego. Jutro gala, w piątek gala. No, bo to ważą się, bokserzy też się ważą, nie? No, dzień wcześniej. Półtora tysiąca chyba, nie? I krzesełka na dole, koło oktagonu, nie? Ja nie wiem, ile to ci się mieści. Pewnie z 2000 jest. Jak na Kemno to jest dużo 2000. Patrol, to dostajesz mandat. Czy wiesz, że tak jest? Druga taka wiadomość to ubiegłą sobotę, właśnie była na
szpale. Ja noszę w torebce, bo tak nie miała nigdy. A ja chodzę, gdy je pamiętam. Ale do torebki słyszałam i stale. Tutaj zamiast zrobić światła, tutaj zamiast zrobić rondo, to oni światła zrobili i to teraz jest... Nie, to on tu skręcał. Myślałem, że to już jest korek do tego, do świateł. Myślałem, że to już jest korek do świateł. Bo tutaj dużo aut jeździ, to wiesz, korek może robić na światło. To dużo aut jeździ. Dobrze, że już przez kępu nie jest dostępny. No. Przeszów też byś miał obwodnicę, tu, z tej strony. Przejeżdżaj. Ale on będzie miał taką obwodnicę dopiero jakby to łączyli, nie? Które przejadą ze dwa tiry przez cały dzień. Będą łączyli już te obwodnice Ostrowa z Kępnem, to wtedy zrobią ostrzeszowanie. Przynajmniej ja tak wiem. Te co tu na Osiny, a wyjadą, a przed tym jeden za drugim. Dzień i noc. No, tirów było za dużo w tym przez te miasto. Tak, są jeszcze korki, ale nie ma chociaż tych tirów. Korki są, ale nie ma tirów. Nie, są takie korki, ja nie wiem, od czego to zależy. Same osobowe, nie? Ale no. Takie są korki z każdej strony. I tu od rynku, i od Poznania, wszędzie. I tu po nas zatkane jest. Życzę Państwu cudownego weekendu, cudownego dzisiejszego dnia. Przemyślę na ten temat. Pewne informacje mogą też Państwo znaleźć na moim Facebooku. Tam Mateusz jest sama informacja, która faktycznie to wicemistrz świata. Objazd do Kalisza? Co tu jest? Droga jest zamknięta znowu? Pewnie tak, objazd. Tymczasem bardzo serdecznie pozdrawiam. Chciałbym przejrzeć w internecie. Jak mam jechać za dwa tygodnie, no to... Niektórzy już po prostu kłaniam się nisko, Karol Krawczak-Borowiec, dietetyk psychoterapeut. Audycja na zdrowie w Radiu Słod. Teraz gdzie? No ja nie wiem. Mówiłeś, że wiesz. Koło szpitala. A ja skąd mam wiedzieć? Gdzie? Gdzie? Ja wiem. Gdzie jest dobra. Ty, już ci powiem. Zadowolona. Szpital ten wysoki, nie? No. Patrzę tu, że tu pełno też jest. No tu dużo ludzi ma parkuje, bo to jest jedyny chyba darmowy taki duży parking. Chyba jedyny. W Ostrzeszowie. Tam dość gęsto widać jest. Z tobą? Nie musisz. Ale muszę zobaczyć, gdzie to jest. Dobrze. 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 Dobrze.
ostatnio troszkę było dłużej, bo ktoś był przede mną. Dzisiaj nie było nikogo, ona za chwilę przyszła. I od razu. No i też dobrze, nie? No. Dużo wszędzie. Mówi, że się tak zdenerwowałam, włączyłam czemu? Przed pracą na chwilę telewizję. I mówi, prawie Ławrowa pokazywali i tak odgrażał się, że on nienawidzi wrogów Rosji, że Polski nienawidzi, że on to wszystko zlikwiduje. Ławrow to jest, ja kiedyś go słyszałam, też tak się nienawistnie wypowiadał, że on jeszcze gorszy jak Putin. Tak. Jest. Tak, moje. Tylko, musi, że oni tutaj... Ale musi Putin mieć wkoło siebie ludzi takich, tak. Wiesz, bo jakby miał takich innych, to by też inaczej, wiesz, musiał się, wiesz... Tak, tylko żeby oni się nie przejechali za dużo. On się odgraża, ale wiesz... No... Żeby się nie przejechali. Naprawdę, któreś kraje tu z tych wschodnich nie zrzeźniły i nie dojechali ich do samej Moskwy. Żeby się nie zdziwili. Żeby się nie zdziwili. Tak powinni ich dojechać. Tak straszą tymi burzami, że i tam no, miejscami przeszły, nie? Tam nie jest tak ciemno. A jest, tam taka ciemna. Tam też, do Kalisza też tam. Mura jest, że wszystko się może zdarzyć. Jutro nie padało, jak ja będę szła. Myślę, że nie będzie padać. Jak przyjdzie coś, to wiesz, przyjdzie chmura, przejdzie, zrobi swoje i przejdzie. No. Zobaczymy. Ja myślę, że to już nie. Takie 30% to jedynie może być chmurka. To myślę, że nie przechodzi i dalej słońce. Słońce no. Może nie, ale przejdzie ale i będzie... nie będzie padać. Ja no. Myślę, że nie będzie. Czasami. Tak, może się zdarzyć, że akurat wtedy będzie padać, nie? No. Na jedno czerwone trafi, to tak jest w mieście, że się na wszystkie czerwone później trafia. No, to ja, tak w miastach jak nasze to jeszcze nie jest źle. No, bo to są, ale wiesz, w dużych małe, miastach to, małe wiesz, miasta. Tylko, że znowu w dużych miastach te światła tak długo świecą, że naprawdę dużo tych samochodów przejeżdża. A u nas tylko tak krótko świecą, proszę. Zależy. Na przykład od Poznania ta jedna zmiana to tak długo mają, się tak długo stoi na przejściu, bo jadą i jadą i jadą. Nieraz nikt już nie jedzie, tak, a dalej mają. W porównaniu mała do dużych miast to jest nic. W dużych miastach tak długo są zmiany, że szok. Bo tam jest zawsze dużo samochodów, a u nas nie mogą długich zmian zrobić, bo są tylko takie okresy w dniu, gdzie jest dużo samochodów. No.
No ile razy tak jest, że nic nie jedzie, nie ma nic, a światło mają ciągle zielone jeszcze, no i przechodzić nie możesz. Rano się tak zmęczona obudziłem. Ja w ogóle jestem taka zmęczona przed psami, tak chyba, że ja mówię, jestem taka zmęczona, cały dzień bym mogła spać. Ja mówię, ledwo wstanę, to już bym mogła spać z powrotem. I no i że no, no nic mi się nie chce, nic. Takie, taka jestem zmęczona. I do mnie coś napisała. Gdzie ma jechać? Co? No nie ma gdzie. Proszę. Zobaczcie, gdzie ten obraz do Kalisza, gdzie to jest zamknięta ta droga? Żeby się nie wracać potem, bo ja wyjadę o 7, to muszę jechać cały czas, żeby się nie spóźnić. Mam być na 8, to wiesz. No, jak co, to lepiej poczekać chwilę, a nie spóźnić. Zabytkowa uwaga samolotu z polską delegacją w Kazachstanie na
jestem ciekaw, co oni zrobią. Podwyższą zaś jakieś podatki, żeby zapłacić za węgiel. Przez tego, że będzie tańsze, jak oni nam wezmą kasę. Ale ja nie wiem, oni tych pośredników powinni ukrócić. No natomiast mafia, przecież to są sami rządowcy, co tam siedzą. To co ci ukrócą? Co by nie zabiorą? No ale powinni. Bo by się diabli śmiali, żeby ten pośrednik dwa razy tyle brał, co sam węgiel kosztuje w kopalni. To nie są żarty, te 8000 za tonę węgla. To nie wszystkich ludzi będzie stać na to. Obwodnicy było gadania, zanim ją zrobili, że ja już myślałam, że ja już nie doczekam tej obwodnicy, ale jedna. Zamknięta Osińska, asfalt kładą. Nawet nie widziałam, że jest zamknięta. Nie. Bo oni jej nie zamknęli jako tako, ale prosili, ja... żeby nie jeździć, bo asfalt kładą. Dzisiaj jest ogłoszenie w sucie, żeby jak najmniej ludzi, żeby auta nie zostawiali na poboczach, bo kładą asfalt. Nie? Światła na czerwonym, to jeszcze tory zamknięte. Się nie zdąży.
przebija. Patrz to, jaki ma płot. Z drzew grubych takich, nawet nie takich grubych. Takie pocięte dechy. Słupki takie dziady. Zamroczone. Motocykliści, że nie, nikt nie zdąży zobaczyć mnie. Zosin! Światła, to ja będę dawno w domu. Przy takiej kolejce to jest na każdych światach dwa razy zatrzymanie. Nie, jak trafisz na tą długą zmianę, to nie. To na raz przejdzie, ale jak pod warunkiem, że na długą zmianę bazę, nie? No, no, no. Hydraulik to nie niesie, tu ma bazę, nie? Samochody i wszystko, nie? I on tu chyba mieszka w ogóle. Ja tu widzę często, auto stoi wieczorem. Mieszkał gdzieś w bloku, ale nie wiem. Nie wiem, ale może nie mieszka, może siedzi po prostu do wieczora. Ale to może, bo to wiesz, parę lat temu. Może tu mieszka. Mi się wydaje, że tu mieszka. Ja go tu często widzę wieczorem. Chodzi w samych krótkich spodenkach. No to na pewno mieszka. Ale to tak nie wygląda jak dom mieszkalny. No bo tu z przodu jest gdzieś tam, z boku jest to mieszkanie. Z tyłu bo jest. To jest takie mieszkanie, aby zrobione, a nie dom. Zobacz, co tu się dzieje. Jaki Saigon. Saigon nie wisi. Zobacz, jaki to Saigon. Jest jeszcze czas, gdzie z pracy wracają też, nie? Pracy, zakupów, ludzie po pracy robią zakupy. Ja może zdążę przyjść już, jak zależy. Nie zdążę przyjść, bo ja tam mam za 10 pierwsza, to trochę potrwa. Obiegiem nie polecę, to przyjdzieś to są przejść. Czy do apteki pójdę po pracy. Postaw tiri to. No. Zobacz, co się dzieje. W naszą stronę tak nie, ale w drugą. No.
być. No nie wiesz, czy ktoś idzie w opasach, czy nie idzie. Nikt go nie wypuścił. Tyle czasu stał. Żaden mu się nie zatrzymał. Mieli czerwone. Mogli mu się zatrzymać. Nie. Każdemu tak zależy na tych 30 sekundach, że to będzie masakra. Co? Nieraz tak właśnie wygląda. Jedziemy przez Osińską, ryzykujemy? Jedziemy. Wszyscy jadą. To też idzie. Już jest położony, aby tutaj kawałek mieć. Tyle może przejeżdżamy. To na pewno trzy razy szybciej jest. No pewnie. Ja tędy jeszcze z roboty dookoła, bo tu zanim, jak jest tu duża kolejka, to trzeba się dwa, albo teraz to by trzeba trzy razy stać. Trzy razy stoisz teraz. A jak jest trochę mniejsza kolejka, to dwa razy się stoi, nie? To jest masakra, nie? No. Dobra, wszyscy objeżdżają dookoła, bo wiedzą, że jest szybciej. No, ci co? Wiesz, znając o tego, to tam opcja jak przejazdy miasto nie jedzie, bo nie zna po kątach, ale swoich to gają sobie. Ja jak widzę, że jest większa kolejka, to od razu tam jadę. Rano tak za 10 ósmak, ja te rany na 8 godzinę piję. Za 10 ósma z domu to Sajkon jest. Tu jest kolejka od samego tam tego akwarium, jeden za drugim i tu tak samo do nas, nie? No, tutaj tak samo, zobacz. Nie ominieć. Jest zielona, to może dojedziemy tyle. Żeby skręcić. Takie jest tam, a tam wszyscy wjeżdżają, a potem z powrotem to ja nie wiem, jak oni wyjeżdżają. Każdy się pcha, a potem wiesz. Pełno, tutaj jest pełno i tam cały czas jest wszędzie pełno. Tak przed ósmą. Niedługo wakacje, to będzie spokój przez dwa miesiące.